Kurczę, wyjechałem. Dzień dobry. Wyjechałem na podwórko, bo przygotuję opryskiwacz sobie do zabiegów, bo chcę jechać miedzią, miksem zrobić. I zaczęło padać, ale te chmury takie, myślę, że to słoneczko świeciło. Mam troszeczkę wolnego odwożenia, mówię. Oblecę chociaż połowę, no to zaczęło padać. O. I taka to jest pogoda idealna na rozwój raków. Już wszystkie liście mi spadły, także jest to odpowiedni moment, żeby wjechać. Jak nie dzisiaj, no to jutro pojadę, tak? No ale już muszę wszystko przygotować, zasopryskiwać na ropą i olejem. Zrobię taką mieszankę, dwie porcje ropy, jedna porcja oleju, popryskać i żeby to tłuste było. Chcę zrobić miedzią mix na galę w dawce 7 litrów na hektar i też miedzią mix zrobię Prince'a. Tylko tam już można 5, nawet 5 litrów. 5 litrów zrobimy na hektar. Czyli to będzie na 2 hektary, no to mi zostanie. Czyli Prince'a i galę robimy miedzią mixem, a resztę zwykłą miedzią zrobię, czyli Dareta i Rubin Stara starego zrobię. Co mamy? Copper Blue 380. Każda inna miedź też może być, tylko w górnej dawce trzeba zrobić, czyli 2 litry na hektar. No i co? No i trzeba zabezpieczyć, bo jednak pogoda, widać, pada mokro, ciepło, bo jeżeli byłby mróz, no to już nie ma takiej dużej presji, ale jest ciepło, plus 7 stopni, do tego przepaduje, także nowe zakażenia będą, a wiadomo, że ta choroba bardzo groźna i coraz silniej atakuje nasze sady, no i wynika przez rany, które powstały po opadnięciu liści. Jeszcze ja robiłem piłą konturową Prince'a i Dareta, także też są jakieś rany, no i trochę zacząłem ciąć, także mówię, systematycznie to przykrywać. Jeżeli będzie tak ciepło, to będzie trzeba jeszcze raz zrobić. Myślę, że może w styczniu, no mam nadzieję, że przyjdzie ten mrozek i nam to ułatwi. No także to mam przygotowane, ale niestety zmoczyło drzewa. Poczekam, niech to obeschnie. No ale mówię, już sprzęt przygotowany, zaczepiony. No, no oliwie go zaraz i trzeba ruszać z tym tematem, bo nie ma co dłużej czekać. Na weekend zapowiadają jakieś śniegi, także będzie dobrze zabezpieczone. Jeszcze pokażę w sadzie potem, jak wygląda. No i tak zabezpieczonym opryskiwaczem możemy spokojnie wykonywać zabieg. Potem gorąca woda i sprzęt jak nowy. Dobra. Dobra, możemy wstąpić do nalewania. Tu mam fajne uszy. Mam szelki, także nie włączam na razie opryskiwacza, żeby nie hałasował. No dobra, przetłuczemy. Co do tych miedzi płynnych, czy do miedzi mix, czy do tej Copper Blue 380, nic nie dodajemy na przyczepność. Te miedzie mają tak dobry skład, tyle mają adiuwantów,
że tu naprawdę jest nic niepotrzebne. No widzicie, tyle lat stosuję i drzewa po tym długo, długo jeszcze są niebieskie, także nie ma najmniejszego sensu, żeby cokolwiek tutaj dolewać przyczepiaczy, także można stosować teraz, można stosować wczesną wiosną. To co ja robię, mówię o płynnych 380 i nigdy nic nie dodaję. Dobra, przepłuczemy trochę. Teraz włączę, niech się... No, troszeczkę się zamiesza. Zobaczcie, to się ładnie rozpuszcza. I to właśnie cechuje dobre miedzie, które są bardzo dobrze rozdrobnione, nie osadzają się. I właśnie to jest właśnie... Tym one przewyższają miedzie w proszku, że to mi się nie osadza w opryskiwaczu. Dobra, muszę go uruchomić. Niech on miesza. Jedziemy zaraz. Dobra, widzimy się w sadzie za chwileczkę. Już lecimy z tematem. Troszeczkę tam kropi, ale dla tej miedzi jest to niegroźne. Ważne, żeby przyczepiło się... O, już jakie łapy mam niebieskie. Kurde, tylko się dotknie. Ważne, żeby to przylepiło się, a potem to już jest nie do zmycia. Także tu mamy akurat galę. Mamy silny boczny wiatr, ale i tak opryskiwacz daje radę, także wiatr mi nie straszny. Widać, jak pracownicy rwali, o, pozostawało. Szpaki widzę i ptaki ponadgryzały. Nie jest przy cięciu, muszę to zwalić. Dobra, i zaraz nawrotkę zrobimy, a potem jeszcze wam pokażę, jak to wygląda na drzewie. No i na interecie jest troszeczkę więcej liści, ale to nie nic, opryskiwacz dzisiaj to zwali, także to co zostało to jest 2-3%. Tak, w takim optymalnym terminie by należało to robić, żeby jak najwięcej było ran tych po właśnie po opadnięciu liści. No, widać na siebie barwi na niebiesko. Dobra, jeszcze na koniec wam pokażę, wszystknie, jak to fajnie wygląda. Już troszeczkę przyschło, widać od razu, jak barwi drzewa. No i o to chodzi, o. Przykryć wszystkie te, no, te ranki. Tu wszędzie po tych opadłych liściach będzie to wnikać ten patogen. Oszczepiłem, było trochę haratane. Kurczę, coś kropi. Widać już, o. Tak wygląda dobrze pokryte drzewo. Na niebiesko. Właśnie nie wyschło, bo było drugi raz teraz jechane. Trzeba każdy zakamarek wszystko dokładnie pokryć. I tu nie ma co odstawiać maniany. Dobra. I koniec na dzisiaj. Porobiłem. O, pogoda taka nie za ciekawa, ale widać, no, jak ładnie po ropie spływa. Tłuste. Dobra, jadę myć sprzęt, przygotować go przed zimą.